pierwsza zasada. Jak cię widzą, tak cię piszą. Jeżeli jesteś zaniedbanym facetem, który nie dba o swoją tężyznę fizyczną, nie uprawiasz żadnego sportu, bo znajdujesz 100 wymówek na to, żeby go nie uprawiać, bo jest za drogi, bo jest za trudny, bo nigdy tego nie robiłem, ta jest najlepsza, nigdy tego nie robiłem, to nie będę tego robił, to jesteś tak naprawdę ignorantem, który nigdy nie wysłał totolotka, a narzeka na to, że nie wygrał w tego totolotka. Facet musi uprawiać sport. Nieważne, czy masz lat 20 czy 45, tak jak ja, sport musisz uprawiać. Nie masz kasy na to, żeby uprawiać sport? Biegaj po parku, jest za darmo. Nie masz czasu na to, żeby, nie wiem, spędzić 3 godziny na treningu bokserskim? Idź na godzinę na tenisa, na squasha, zacznij sztuki walki. Boisz się sztuk walki? To jest najlepszy powód, żeby pójść. Jeżeli czegoś się boisz, to przełam własne słabości, a dzięki temu pokażesz kobiecie albo kobietom, że zawsze dążysz do celu. I że dbasz o tężyznę fizyczną, więc będziesz dbał, będziesz wiedział też, jak dbać o nie. To jest pierwsze.